Cześć, ja się nazywam Paweł Surgiel i zostałem wpuszczony w kanał przez Artura. Artur napisał tydzień temu: Paweł, przyjdź, powiesz coś na temat Oculusa. Zapomniał wspomnieć, że przede mną będzie mówił taki Aureliusz, będzie mówił Mateusz. Jest ciężko po takich przedmówcach powiedzieć coś ciekawego. Natomiast odnośnie projektu Mateusza, obiecałem, że skomentuję. Jest bardzo wiele osób w internecie, które na temat tego projektu się wypowiadają, na temat jego innowacji. No skoro mamy mówić o innowacjach, to spróbujmy to w takim kontekście zrozumieć. Jest jedna rzecz, o której Mateusz nie powiedział. On nie sprzedaje ramki, którą są w stanie Chińczycy podrobić, nie sprzedaje oprogramowania, które każdy niemal software house w Warszawie, w Polsce, gdziekolwiek na świecie zrobi od tak. Mateusz sprzedaje emocje i to jest rzecz niesamowita, bo tak naprawdę nie dajemy naszym bliskim kawałka plastiku, nie dajemy kawałka krzemu, nie dajemy jakiejś durnej aplikacji czy zdjęć. Dzielimy się emocjami i tak naprawdę innowacją jest to, w jaki sposób, jak łatwy, tymi emocjami możemy stąd dotrzeć w dowolne miejsce, gdzie nasza rodzina jest rozproszona. I to jest innowacja i to wszyscy ci hejterzy, którzy gdzieś na internecie się wypowiadają, powinni zrozumieć. Jest to coś nieosiągalne dla większości z nas. To naprawdę musi być sympatyczny gość, to musi być sympatyczny team. Team od Dice Plusa są naprawdę przezarąbiści ludzie. I dopiero pozytywni ludzie są w stanie sprzedawać pozytywne emocje i to jest ta mega innowacja niedostępna dla innych. Ja się nazywam Paweł Surgiel, na co dzień prowadzę firmę Wizao. My zajmujemy się takim bardzo sztywnym wytwarzaniem technologii, głównie dla branży reklamowej, dla branży interaktywnej. Wszędzie tam, gdzie potrzeba wytworzyć coś nowego, pojawiają się tacy najemnicy jak my, którzy biorą na warsztat. Zazwyczaj nowe technologie, nieudokumentowane i z nich wykuwają produkty. Także projektujemy, aranżujemy, generalnie działamy totalnie na froncie nowych technologii, szerząc to w modelu usługowym. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o Oculusie. Oculus Rift. Pytanie, czy ktoś z was nie wie, czym jest Oculus? Tak zupełnie. Okej. Okay. Pytanie, czy ktoś z was miał Oculusa na sobie? Dobra, bardzo, bardzo mało. To tak w skrócie. Oculus Rift to są te gogle do rzeczywistości wirtualnej. Rzeczywistości wirtualnej, która obrazuje się w ten sposób, zakładamy na siebie to urządzenie. To urządzenie od świata, w którym znajdujemy się w tym momencie, zupełnie nas odcina i przenosi do świata wirtualnego. W taki sposób, że możemy się w nim swobodnie rozglądać, spojrzeć za siebie, spojrzeć do góry, generalnie obserwować świat, świat wirtualny i poczuć się tak, jakbyśmy tam byli. To też jest pewnego rodzaju sprzedaż emocji. W innym stopniu niż u Mateusza, ale to ciągle jest sprzedaż emocji i to ciągle jest gra na tych emocjach. W jaki sposób taką grę kształtować? Postaram się wam dzisiaj w skrócie opowiedzieć. Chciałbym też odnieść się do projektu, który równolegle, znaczy trochę po Oculusie, ale razem we współpracy z Oculusem rozwija Samsung. To są Samsungowe gogle do rzeczywistości wirtualnej, Samsung Gear VR. Samsung bardzo mocno pnie w tę stronę. Wczoraj między innymi kilka swoich nowych produktów właśnie w tej dziedzinie odsłonił na jednej z większych konferencji branżowych. Ale wróćmy do samego Oculusa. Hit kickstarterowy. Blisko 2,5 bańki dolarów zebrane w krótkim czasie. Zaczarowali branżę. Jak to zrobili? Otóż kilka nazwisk. Nazwisk, które dla branży informatycznej to jest totalna top klasa. To są mniej więcej tacy wyjadacze, jak ci oto panowie w świecie kina. Absolutnie niezniszczalni, absolutnie top guys. I oni są gwarancją sukcesu tego projektu, bo team to jest podstawa. I dołączył do nich jeszcze jeden super bohater, który do projektu dołożył 2 miliardy dolarów.
I teraz zastanówmy się, co tam ci goście z kasą tego oto człowieka mogą zrobić. Jeszcze bardziej epicką drużynę. Jeżeli powstaje taka drużyna z taką kasą, to naprawdę w branży będzie się działo. I to jest dla mnie znakomity wyznacznik tego, że tym projektem warto się interesować, w ten projekt warto inwestować, warto działać. Wiele osób porównuje, że skoro są gogle do rzeczywistości wirtualnej, skoro umożliwiają obserwowanie świata w formie 3D, to że to jest coś jak kino. Kino 3D, które powoduje głównie mdłości. Ale jest jedna różnica. Oculus Rift też powoduje głównie mdłości, ale to jest trochę inna bajka. Jest jedna różnica. Kino 3D to jest pewnego rodzaju opowieść o przygodzie. To jest tak, jak znajomemu opowiada: słuchaj, wczoraj byłem pod żaglami, popływałem i tak dalej. Ale Oculus czy świat wirtualny to jest udział w takiej przygodzie. To jest tak, jakbyśmy tam z kimś byli i w tej przygodzie udział brali. To jest zasadnicza różnica. W tym momencie projekt jest ciągle w fazie beta. To, czym dysponujemy jako programiści tworzący na niego rozwiązania, nazywa się development kitem drugiej generacji. Nie chcę was zanudzać technikaliami, generalnie jest więcej, szybciej, lepiej niż w przypadku tego, czym dysponowaliśmy jeszcze rok temu. Cała gra, która się toczy w tej technologii, cała walka polega na wyeliminowaniu opóźnień. Wyeliminowaniu opóźnień między tym, jak się poruszamy w wirtualnym świecie, a co widzimy. Opóźnienia liczone w milisekundach lub nawet miejscami w ułamkach milisekund powodowały, że jeszcze rok temu, będąc w wirtualnym świecie, rozglądając się, odczuwaliśmy głównie mdłości. W tym momencie jest lepiej, tym światem możemy się naprawdę cieszyć. Wszystko dzięki technologii, która pędzi. Zanim trafi to na rynek konsumencki w przyszłym roku, mam nadzieję, będzie całkiem fajnie. Razem z tym idą narzędzia, dlatego każdy, kto ma trochę wiedzy, jest w stanie dla Oculusa swoje oprogramowanie tworzyć, swoje rozwiązania tworzyć, swoje własne światy wirtualne kreować. I teraz tak, jak wygląda taki Oculus? Zakładamy coś takiego na siebie. Dla każdego oka jest przygotowany osobny obraz. Jeżeli się przyjrzymy, jak to wygląda troszkę bardziej od strony technicznej, zauważamy to, że ten obraz jest zniekształcony. Zniekształcony pod względem koloru, zniekształcony jest także pod względem geometrii. Wynika to z tego, że Oculus jest rozwiązaniem tanim. Tak samo jak kluczem w przypadku zoomki jest to, żeby była tania, przez to dostępna, dokładnie tak samo działają ludzie z Oculusa. Umysły na podobnym poziomie myślą podobnie, cena jest kluczowa. Niestety pociągnęło to w tym przypadku pewne niedogodności. Zastosowanie tanich soczewek. Jak się przyjrzymy tutaj, między ekranem a oczami mamy soczewki. Zastosowanie tanich plastikowych soczewek spowodowało powstanie zjawisk takich jak dystorsja czy aberracja chromatyczna, które musimy niwelować, więc jest walka. Ta walka wymaga mocy obliczeniowej, co też będzie rzutowało na projekt Samsunga, do którego jeszcze wrócimy. Generalnie świat wirtualny z jedną rzeczą, która go wyróżnia. Otóż obraz jest stereoskopowy, czyli dla każdego oka przygotowany oddzielnie. Dla każdego oka przygotowany w rozdzielczości, w tym momencie jeszcze nie pełne Full HD, ale za rok w wersji konsumenckiej to będzie Full HD. Co za tym idzie? Musimy technologicznie to obsłużyć. Ale zostawmy technologię na chwilę. To, co daje kopa temu projektowi, to jest imersja. Imersja to jest zjawisko totalnego wchłonięcia się do świata, totalnego przepadnięcia w świecie wirtualnym. Chodzi o to, żebyśmy ten świat zbudowali tak, technologię zbudowali tak, żeby użytkownika złapać tu, w
wpakować do naszego wirtualnego świata i przejąć kontrolę nad tym, co czuje, jak postrzega, opanować jego percepcję. To jest imersja, totalne przejęcie. Natomiast to nie jest tak, że przejmujemy użytkownika i wszystko jest w porządku. Przejmujemy tylko niektóre z jego zmysłów. Jesteśmy w stanie zapanować nad jego słuchem. Jesteśmy w stanie zapanować nad jego wzrokiem. Ale to nie daje nam pełnej kontroli, ponieważ gama zmysłów, którymi się posługujemy, jest znacznie szersza. A kiedy przegniemy, sytuacja może stać się niebezpieczna. Może dojść do zjawiska deprywacji sensorycznej. Deprywacja sensoryczna następuje wtedy, kiedy różne zmysły odseparowane zaczynają odczuwać coś zupełnie innego. I znowu poruszamy się, mimo że w technologiach, to na warstwie odczuć. Dlatego, że jeżeli oczy zobaczą co innego, błędnik nie poczuje tego bodźca, zmysły dotyku, zmysł równowagi będą gdzieś sobie zupełnie w innym świecie, niż podpowiadają to nasze oczy, niż podpowiada to nasz słuch, może dojść do zaburzeń, które będą powodować stany lękowe. I mieliśmy takie przypadki, zwłaszcza na początku naszej pracy z Oculusem, że ludzie przy pierwszym kontakcie zapadali w bardzo nieprzyjemny stan, bo potrafili po takiej kilkunastominutowej sesji z tą technologią zwinąć się na kanapie u nas w firmie, kontakt na kilkanaście minut przepadał. Dorośli, zdrowi, silni ludzie i naprawdę zachowywali się mniej więcej w taki sposób. To nie jest przypadek. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim użytkownikowi trzeba zapewnić komfort. I o komfort jako ludzie, którzy projektują na te urządzenia, walczymy. Naprawdę sięgamy po ciężki oręż, po badania aktywności elektromagnetycznej mózgu. Szukamy rozwiązań, żeby ten komfort użytkownikowi zapewnić. Kluczem jest płynność. Kluczem jest to, że obraz, który dostarczamy, musi być wysokiej jakości, musi być płynny. 75 fpsów to jest absolutne minimum tego, co musimy zapewnić. W innym przypadku nudności, fatalne samopoczucie, odstawienie technologii, przepadamy. Więc walczymy o płynność. Na co to rzutuje? Płynność razy rozdzielczość, o której wcześniej powiedziałem, to są wymagania sprzętowe. Na tym etapie już niestety nie da się robić tanio. Sprzęt, na którym to działa, musi być sprzętem z wysokiej półki. Ale i dźwięk. Coś, o czym projektanci wirtualnej rzeczywistości zapominają. Jeżeli reżyser filmu panuje nad obrazem, jeżeli reżyser filmu panuje nad przebiegiem akcji, ale zapomina o dźwięku, tak jak tu byśmy na przykład zapomnieli o obsłudze dźwięku przestrzennego, to oprócz tego, że to nam będzie przypominać polskie kino, gdzie dźwięk sobie, obraz sobie ogólnie je budu, to znowu negatywne wrażenia, brak komfortu i nie to, o co się tak bardzo staramy. Dalej, poruszanie. W świecie wirtualnym, chociaż siedzimy, bardzo często znajdujemy się w ruchu. Użytkownik nie może, to z naszych doświadczeń wynika, nie może poruszać się na początek ani szybciej, ani wolniej. Jeśli się porusza, z dokładnie taką prędkością. No i przyspieszenia. Większość ludzi, którzy mają kontakt z Oculusem, na samym początku pyta, czy mogę się przejechać jakąś tam wirtualną kolejką, rollercoasterem, czymś takim. No w porządku, możesz. Tu jest torebka. Także to jest coś, czego też musimy unikać. No i interfejs użytkownika. Pytanie, czy ktoś z was zajmuje się interfejsem, czy to na potrzeby webowe, aplikacji, czy innych takich. Okej, są tacy. Czy ktoś z was wie, co to jest interfejs użytkownika i cokolwiek wie na ten temat? Tak, cokolwiek, totalnie. Świetnie. W przypadku Oculusa zapomnijcie tę wiedzę. Nie przyda wam się zupełnie do niczego. A dlaczego? Wyobraźmy sobie świat. Świat wirtualny, znajdujemy się w tym świecie, jesteśmy pochłonięci. Czujemy się faktycznie, jakbyśmy po jakimś pomieszczeniu chodzili i w tym momencie
pojawia się przed nami napis. No, sorry. Wyobrażacie sobie to w normalnym życiu? Niektórzy tak, ale to znaczy, że impreza była epicka. Generalnie podejścia klasycznego do interfejsów unikamy. Idealnym miejscem do umieszczania interfejsów jest otoczenie. Ludzkie ciało, to co trzymamy, to czym manipulujemy, to co się dookoła nas znajduje. Tam umieszczamy napisy, jeśli już musimy umieścić napisy. Natomiast komunikujemy się z użytkownikiem w sposób naturalny. Budujemy przestrzeń, budujemy świat i umieszczamy rzeczy w możliwie naturalny sposób. To jest klucz. Bo chodzi o to, żeby użytkownik faktycznie się w tym świecie czuł. Chodzi o to, żeby zdawało mu się, że na rzeczy ma wpływ, może je kontrolować, przesuwać, manipulować nimi. To jest podstawa. Oczywiście, jeśli manipuluje, zastanówmy się, w jaki sposób. Bo to nie jest tak, że zakładamy na siebie okulusa, rozglądamy się i tak dalej, ale jeżeli chcemy na coś wpłynąć, klawiatura, myszka, no sorry. Nie bardzo. Jest sobie urządzonko, które nazywa się Mio. Polega to na tym, że zakładamy taką opaskę na rękę. Ta opaska śledzi nasz ruch. Jesteśmy w stanie jedną rękę do wirtualnej rzeczywistości faktycznie przenieść, obsłużyć. Prawie działa i prawie się da kupić. Kolejnym takim przykładem jest Limotion. Też prawie działa, zdecydowanie lepiej niż Mio i nawet się da kupić. Problem jest jeden. Obszar działania jest bardzo wąski. Tym sposobem wyobraźmy sobie, że chcemy czymś manipulować, ale obszar, odłożę mikrofon, jest niewiele większy niż tak. Dlatego przyczepione do okulusa, będące dokładnie przed naszą głową, umożliwiłoby nam kontrolę rękami rzeczywistości, pod warunkiem, że robilibyśmy to w mniej więcej taki sposób. Taki nie zadziała, taki też nie, taki też nie. Musimy rękoma operować tak. Czy jest to naturalne? Odpowiedzcie sobie sami. Świat wirtualny będzie naśladował świat rzeczywisty. Ale tak czy inaczej, to rozwiązanie zostało stworzone właśnie w oparciu o Leap Motion. Dalej, Razor Hydra. Coś, co już nam pozwoli operować na większym dystansie. Jesteśmy w miarę swobodni w poruszaniu. Jest tylko jeden problem. W Polsce w ciągu ostatniego roku na aukcjach pojawiły się 3 sztuki, z czego jedna w zeszłym miesiącu. Urządzenie totalnie niedostępne. Z jakiegoś powodu zaprzestano jego produkcji. To jest przykład gry zrobionej przez mojego znajomego właśnie przy użyciu Razor Hydra. Jest jednym z tych niewielu szczęśliwców w Polsce, którzy to cudo posiadają. I faktycznie możemy światem manipulować za pomocą rąk, możemy, ponieważ jesteśmy tutaj operatorem mecha, czyli takiego mechanicznego, skomplikowanego robota do siania ogólnej rozpierduchy, możemy się za pomocą ruch rąk po prostu poruszać. I tu Hydra sprawdza się znakomicie. No pozostaje klasyczny Kinect, którego nie muszę przedstawiać. Generalnie umieszczenie Kinecta, kabelkologii, okulusa i tak dalej, kupy plątaniny kabli wokół siebie nie jest najlepszym pomysłem w momencie, kiedy mamy zasłonięte oczy. To, co jesteśmy w stanie zrobić, machając rękami przed Kinectem, naprawdę jest w stanie przejść najśmielsze wasze oczekiwania. Dlatego też wymyślono sposoby ograniczania człowieka w momencie, kiedy zakłada na siebie okulusa. Głównie ze względu na bezpieczeństwo jego otoczenia. To jest projekt virtualizera, czyli takiej opaski wokół bioder połączonej z matą, po której niby chodzimy. Generalnie cały czas chodzi o to budowanie wrażenia, że jesteśmy w stanie już prawie swobodnie się poruszać. I to jest świat okulusa. To jest świat 3D, to jest świat budowania wirtualnej rzeczywistości. Ale to nie jest tak, że tylko w taki sposób taką rzeczywistość na okulusie możemy budować. Obiecałem Arturowi, że zasygnalizuję
miejsca biznesu, gdzie każdy w tym momencie, kto chce dołączyć do tej gry, jest w stanie naprawdę fajną kasę zrobić. Jak to zapowiedział CEO Oculusa, pierwszym takim miejscem jest właśnie stworzenie sposobu interakcji człowieka z otoczeniem, w sposób możliwie mało szkodliwy dla człowieka, otoczenia i całej tej otoczki, a jednocześnie skuteczny. Także tu jest naprawdę dla przedsiębiorców, dla ludzi z pomysłem pole do popisu. Ale tak, w tym momencie wszystko, co pokazywałem, to są rzeczy wirtualne. Virtual reality jest wirtualny. A co gdybyśmy się chcieli przenieść w miejsca, w które normalnie nie mamy dostępu, w miejsca, które są dla nas trudne? Co gdybyśmy chcieli popływać łódką z Mateuszem? No sorry, jakbyśmy się do niego nie uśmiechali, wszystkich nas na łódkę nie zabierze. Ale jest sposób, żebyśmy zakładając Oculusa, mogli się poczuć tak, jak pasażerowie jego łódki płynący gdzieś dookoła świata. Jest sposób na to, abyśmy mogli za pomocą Oculusa przenieść się, czy to powiedzmy na deski sceny koncertowej, będąc ramię w ramię z członkami naszej ulubionej kapeli, czy żebyśmy mogli się przenieść powiedzmy w rejon ławki rezerwowej czy strefy trenerskiej Bayernu Monachium, z jednej strony widząc trenera, z drugiej strony widząc reakcję ławki rezerwowej, śledząc mecz. Nikomu z nas to nie będzie dane, nie oszukujmy się, chyba że użyję do tego celu Oculusa. I tu jest pewien projekt. Arturowi nie powiedziałem, pracujemy nad kamerką. Pracujemy nad kamerą, którą jesteśmy w stanie umieścić w dowolnym miejscu, nagrać wideo w taki sposób, żeby obejmowało nie tylko przestrzeń dookoła, nie tylko w sposób sferyczny, umożliwiając każdemu, kto założy Oculusa, w takiej przestrzeni się znaleźć i się rozglądać. Znaleźliśmy sposób, żeby nagrać to dla każdego oka jednocześnie, wykorzystując zjawisko czy mechanikę stereoskopii, czyli będziemy widzieli z głębią i bez wrażenia, że jest nam niedobrze. To jest projekt, nad którym w tym momencie pracujemy. I to jest projekt, który ma otworzyć nam drzwi do czegoś, co nazywa się Cinematic VR. Ale czy tylko emocje? Czy tylko jesteśmy w stanie dzięki temu spełnić nasze snobistyczne zachcianki zobaczenia tych miejsc, czy tych scen, których na co dzień byśmy nie zobaczyli? Wyobraźmy sobie studenta medycyny, który powinien ileś tam operacji w swoim życiu zobaczyć. Nie każdemu to będzie dane. Tysiące przypadków pomnożone przez tysiące studentów, pomnożone przez różne sytuacje, które mogą mieć miejsce, a podzielone przez bardzo niewielką ilość operacji, które się wykonują. To jest w tym momencie niemożliwe. Ale bierzemy kamerkę, umieszczamy na sali operacyjnej, a w bibliotekach uniwersytetów medycznych umieszczamy okulusy. Tym sposobem każdy student medycyny będzie w stanie każdy taki przypadek doskonale prześledzić. Z jednej strony patrząc na pracę anestezjologów, z drugiej grupy wsparcia i tak dalej, godzinami takie przypadki analizując. To umożliwi Cinematic VR i Oculus, nad którymi pracujemy. Pek chciał, że wczoraj Samsung na swojej konferencji... A, śmieszne. Pokazał taką kamerę. Na całe szczęście, w ogóle Samsung to jest firma, którą jeżeli pracujecie w branży technologicznej, możecie znienawidzić. Naprawdę nie znam drugiej firmy, która potrafi dostarczyć tylu argumentów, żeby człowiek zajmujący się technologią jakiejkolwiek firmy tak bardzo nienawidził. Są mistrzami pod tym względem. I wczoraj pokazali kamerę. Zgadnijcie, co robi. Mniej więcej tak. Natomiast zapomnieli o dźwięku, który nie jest nagrywany tak, jak być powinien. Zapomnieli o rozdzielczości, która jest koszmarna
zapomnieli o framerate i o całej masie innych rzeczy. Znajoma z takiego portalu The Verge, nie wiem czy kojarzycie, doniosła mi dzisiaj, wczoraj testowała i na całe szczęście to urządzenie na chwilę obecną po prostu się nie nadaje. Więc ciągle jest nadzieja zrobić to dobrze. I teraz tak, zastanówmy się. Z jednej strony mamy rozwiązanie, które, tak jak Oculus, którego się nie da kupić, bo nie każdy jest deweloperem, nie każdy je dostanie. Zostało jedno zdanie, długie, ale jedno. Z drugiej strony są niesamowite możliwości, które są przed tą technologią i naprawdę łamanie tych barier, które w tym momencie są niezłamane. Ale gdzie jest tak naprawdę kasa? I dlaczego Zuckerberg zainwestował te 2 miliardy dolców w zasadzie ideę, nie produkt, nie technologię wtedy? Otóż jako ludzie w tym momencie jesteśmy pokoleniem osadzonym gdzieś w przeglądarce, Facebooku i tak dalej. Dzieciaki, które w tym momencie są trochę młodsze, są już w świecie bardziej wirtualnym. One są pochłonięte przez Minecrafta. Natomiast kolejne pokolenia będą doszukiwały się zupełnie innych doznań. Znowu jesteśmy na etapie doznań, ale to są doznania inne. Stajemy się coraz bardziej leniwi, więc trzeba znaleźć sposób, który będzie użytkownika absorbował w możliwie leniwy sposób i którego nie zamkniemy tak łatwo jak apki facebookowej. Czegoś, co sięgnie po nasze najbardziej prymitywne potrzeby w sposób totalnie łatwy, totalnie leniwy. I czymś takim niestety prawdopodobnie stanie się Oculus. Ale wszystko jest w naszych rękach, więc myślę, że technologia, idea i emocje, o których dzisiaj tutaj mówimy, jakoś się obronią. Ja się nazywam Paweł Surgiel. To, co robię, możecie znaleźć w sieci. Jeżeli macie jakieś pytania, czy tam, czy tu, czy później w kuluarach, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję.